Mazowe 24H Marathon, sama nazwa mówi, 24 godziny na rowerze. 15-kilometrowa runda przygotowana za Gdańsku. Zaczynaliśmy 12 lat temu. Czwarty raz jest organizowana tutaj, na tym bardzo ładnym plenerze za Gdańsku, nad zalewem Kaniu, żeby ten moment chociaż oddechu, odpoczynku był przyjemniejszy. Jest to mój, nie wiem, 120, 130 start w maratonie. To jest mój pierwszy maraton tego typu, w ogóle rowerowy maraton. To jest wyścig, w którym startuję pierwszy raz, wyścigu quattro, więc na pewno zdobędę nowych dużo doświadczeń. Dlatego, że będę jechał około 9-10 rund, to tak jakby wystartować w 10 wyścigach w ciągu jednej doby. Za nami już 7 godzina wyścigu. Jedziemy w zespole quattro, to znaczy jedna osoba jedzie, 3 osoby odpoczywa. Myślę, że największym wyzwaniem dla zawodników, jestem tego pewien, noc, przełamanie, żeby nie zasnąć. Na trasie największym wyzwaniem jest pamiętać o wszystkich tych drobnych rzeczach, które tam są, o korzeniach, o dołach, o błocie. No, trasa była dla mnie wymagająca, szczególnie podjazdy, choć taką nagrodą oczywiście były zjazdy, ale podjazdy były masakryczne. No i te korzenie. Jak pojadę 10 rund, to jak mówiłem, że to jest praktycznie 10 wyścigów. Jazda bardzo dynamiczna, szybka, a trasa jest techniczna, więc to nie jest takie proste zjechać szybko i bezpiecznie. Wiem, że zawodnicy naprawdę przeżywają od godziny 2 w nocy do godziny 4, 5, kiedy zaczyna słońce wschodzić i potem jest teoretycznie łatwiej, bo zaczyna bolić po prostu wszystko.